Panel na rąbek Elegant 2.0 znamy. Natomiast gama zastosowań paneli Elegant 2.0 poszerzyła się o nowy produkt, panel startowy. Bardzo często mamy do czynienia z dachami skomplikowanymi, pociętymi, które składają się głównie albo niemal wyłącznie z trójkątów i trapezów. W takiej sytuacji pokrycie go panelem na rąbek stojący bywa utrudnione. Dlaczego? Dlatego, że trudno jest zrobić kąt odpowiedni względem okapu. Zauważcie, że w przypadku takiej jednej połaci, która jest trójkątem, musimy zacząć od małego elementu, od prawej strony, od małego elementu, który jest małym trójkącikiem, dokładając kolejne panele. Oczywiście uzyskujemy pokrycie dachu, natomiast w zależności od tego, jak zamocujemy ten pierwszy, drugi, trzeci element, końcowy efekt wizualny może być różny. Panel startowy Elegant 2.0 jest odpowiedzią na te problemy. Panel startowy charakteryzuje się tym, że możemy go ułożyć w środku połaci, tu gdzie długość jest największa, a układanie pozostałych standardowych paneli Elegant 2.0 prowadzić od panelu startowego na jedną i drugą stronę. W przypadku długiego elementu startowego Elegant 2.0 uzyskanie kąta 90 stopni względem okapu jest bezproblemowe. Panel startowy Elegant 2.0 ma wszystkie te same cechy, co seria paneli Elegant 2.0, z jednym wyjątkiem, że ma dwa zamki męskie. To pozwala na układanie paneli w lewo i w prawo od środka połaci. Pozostałe cechy panelu startowego Elegant 2.0 są tożsame z panelami Elegant 2.0, to znaczy długość do 10 metrów, szerokość 300 i 510 mm. Klapka zamykająca zamek akurat w panelu startowym nie występuje, natomiast zwróćcie uwagę, układając panele boczne, wykorzystujemy klapki paneli klasycznych po lewej i po prawej stronie. Podcięcia i podgięcia w części okapowej i w części kalenicowej są tak samo dostępne dla panelu startowego, jak i dla klasycznych paneli Elegant 2.0. Funkcjonalność naszego urządzenia do produkcji paneli na rąbek Elegant 2.0 pozwala na wyprodukowanie panelu startowego w jednym ciągu z pozostałymi panelami Elegant 2.0, które się zawierają w zamówieniu. To powoduje, że panel startowy będzie wykonany dokładnie z tego samego materiału, z tej samej dostawy, z tej samej partii stali, w związku z czym nie może być różnic ani kolorystycznych, ani jakościowych panelu startowego, jak i pozostałych paneli w połaci. Tym samym panel startowy będzie wykonany dokładnie w tej samej profilacji, co pozostałe panele. Przypomnijmy, to może być panel gładki, to może być panel z mikroprofilacją, z podwójnym rowkiem albo liniowany. Wybór profilacji zależy od Was, w zależności od tego, jaką wizję dachu posiadacie i co Wam się podoba. Do systemu Elegant 2.0 oprócz samych paneli i dedykowanych obróbek stworzonych specjalnie z myślą o panelach Elegant 2.0 doszedł więc nowy element. Mamy panel startowy, który komponuje się z Elegantem, z panelem na rąbek w wersji Balex Metal, oferując dodatkową funkcjonalność. Jeżeli macie do czynienia z dachami skomplikowanymi, z dachami połamanymi, składającymi się z trójkątów i trapezów, panel startowy Elegant 2.0 to rozwiązanie dla Was.